Dziś w studiu Radia 5 gościmy Adama Szałandę, dyrektora Sowalskiego Szpitala. Dzień dobry, witam. Witam. Wyróżnienie w konkursie sukces roku w ochronie zdrowia, liderzy medycyny 2016 otrzymała pańska placówka Bo. Bo spełniła oczekiwania jury, prawda? Zespół oceniający ocenił nasz szpital bardzo wysoko, i stąd ta nagroda. Co podlegało ocenie? ocenie wprowadziliśmy taką nową metodę zarządzania naszymi zasobami. Mówimy tutaj o, o takim projekcie, który został jako pierwszy w w Polsce wdrożony. Mówimy tutaj o, o zarządzaniu właśnie zasobami ludzkimi w obrębie oddziałów zabiegowych, bloku operacyjnego i sterylizacji, prawda? To jest, to jest taka metoda Lean Management, która y, pozwoliła nam przygotować y, y, projekt. Y, to jest mapowanie strumienia wartości, tak to nazwaliśmy. Polegał on na skoordynowaniu y, współpracy oddziałów zabiegowych, bloku operacyjnego, czyli wyeliminowanie tych słabych punktów, czyli prawidłowego. Przygotowania całego procesu operacyjnego, dostawy narzędzi, dostawy, przekierowania pacjenta z oddziału, żeby wyeliminować wszystkie y, takie luki czasowe, żeby zwiększyć wydajność. Y, może to brzydko brzmi wydajność, prawda? Bo to tak z przedsiębiorstwa bardziej pochodzi. Niemniej, żeby można było więcej zabiegu wykonywać w obrębie właśnie bloku operacyjnego, i to przyniosło efekt. Przeciętny Kowalski ten efekt zauważył? Przeciętne zauważył, myślę, bo nastąpiło zwiększenie ilości procedur zabiegowych wykonywanych w szpitalu, czyli pośrednio zmniejszenie kolejek, prawda, i dostępność do tych usług. Jesteśmy, tak jak wspomniałem, pierwszym szpitalem w Polsce, który wprowadził tę metodę na organizmie żywym. Będziecie uczyli inne jednostki? Może tutaj nie chodzi o uczenie, ale jeżeli będą takie możliwości, a już zgłaszają się do nas koledzy z innych szpitali i podzielimy się chętnie naszymi uwagami. Co nowego przygotowujecie, bo Sowalski Szpital od już dłuższego czasu innowacyjność to chyba wasze takie hasło dnia poprzedniego No przygotowujemy kolejne inwestycje, bo chcemy ten szpital nadal modernizować, doposażać. Na dzień dzisiejszy mamy już zabezpieczone środki na zakończenie tego pakietu małego dziecka, o którym wcześniej wspominałem. Pozostał nam do zmodernizowania i do doposażenia oddział położniczo-ginekologiczny, prawda? Blok porodowy i sala cięć. Tutaj mamy już zabezpieczone środki, pozyskaliśmy to w ramach współpracy transgranicznej z podmiotami z Litwy. Mówimy tutaj o szpitalu, o szpitalach uniwersyteckim w Kownie, w Mariampolu, szpitalu i z Alitusem złożyliśmy takie aplikacje, uzyskaliśmy finansowanie, lada dzień, rozpoczną się już tam prace, prace modernizacyjne, ale to nie tylko sam, same inwestycje, bo również tutaj będzie realizowana taka część miękka, bardzo ciekawe spotkania, propozycje dla mam, przyszłych mam, dla kobiet w ciąży, także dość sporo takich dość ciekawych zapraszamy do korzystania z naszej strony, tam niebawem pokażą się komunikaty i zapraszający do współpracy. Ten pakiet małego dziecka, przypomnijmy? Yy, to zakończenie. Cały pakiet to jest yy, poświęcony wszystkim oddziałom, które świadczą usługi na rzecz małego dziecka. Wiemy tu o oddziale pediatrycznym dzieci małych i starszych, oddziale neonatologicznym. Teraz dochodzą właśnie te dwa kolejne zadania, które zostaną zrealizowane. Modernizacja, atomograf a naprawiony? Tomograf naprawiony. W tej chwili podejmujemy działania w, w pozyskaniu środków finansowych na zakup nowego tomografu. Chcemy w ogóle stworzyć nową, dodatkową pracownię, tak żeby była alternatywa wykonywana, badań w przypadku wystąpienia awarii. Awarie występują też na parkingu. Niestety słuchacze skarżą się, że czasami długo trzeba czekać na otwarcie bramy. No, wszystko co funkcjonuje jakiś dłuższy czas, no niestety... Ma swoją awaryjność, i tutaj niestety to również dotyka i tego parkingu. Staramy się to rozwiązywać. W tej chwili też chcemy zastosować nowe rozwiązania. Myślę, że to też wyeliminuje te problemy, które, z którymi spotykają się nasi pacjenci. Opcji bezpłatnego parkowania, rozumiem, nie, nie, nie przewiduje Pan? Na dzień dzisiejszy nie ma takiej opcji. Co prawda, przygotowujemy dodatkowy parking. W przedłużeniu tego parkingu, który mógłby funkcjonować jako parking bezpłatny. Niemniej musimy tam spełnić określone wymogi, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, prawda, utwardzenie placu. Także myślę, że to troszeczkę jeszcze potrwa. Niemniej takie prace już idą w tym kierunku. Znieczulenia porodowe? Znieczulenia porodowe, one funkcjonują w naszym szpitalu. Co prawda, jeżeli chodzi o. Hmm, Znieczulenia około ponowe. Tutaj jest troszeczkę problem, bo tutaj mamy trochę ograniczenie, jeżeli chodzi o kadr anestezjologiczną. Niemniej y, większość godzin zdoby jest objętych tym świadczeniem. Podsumowanie 2016 roku to był dobry rok dla Sowalskiego szpitala, zamknął się dobrym bilansem. Myślę, że to był rok nie najgorszy. To jest kolejny rok, w którym wynik finansowy jest zrównoważony. Szpital nie przynosi straty, reguluje swoje zobowiązania, spłaca, spłaca zaciągnięte wcześniej kredyty. Myślę, że również tutaj, jeżeli chodzi o sytuację finansową naszych pracowników, ona też poprawia się, zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o personel średni, mówimy tu o pielęgniarkach i położnych. Ta ustawa, która gwarantowała wzrost wynagrodzeń, ona funkcjonuje w naszym szpitalu. One, te wynagrodzenia pomału, ale sukcesywnie rosną. Również staramy się w innych grupach, chociaż to troszeczkę w mniejszym stopniu, w miarę możliwości finansowych realizować. Zadłuż I zadłużenie? Zadłużenie spada. Nasze zobowiązania regulowane to jest w granicach 600 tysięcy miesięcznie, czyli, czyli w skali roku to jest, jest pokaźna kwota. W tej chwili jest to już kwota poniżej 30 milionów. Jeżeli chodzi o Sowalski Szpital, jeszcze jedno pytanie plany na 2017 perspektywa będą podwyżki dla personelu co się zmodernizujecie nadal będzie tak doskonała współpraca z samorządem miasta Suwałki liczymy na wspaniałą współpracę nie tylko z samorządem miasta Suwałki ale również z władzami samorządowymi powiatu jak również z gminami na rzecz których mieszkańców świadczymy te usługi to jest kolejny rok również przygotowania kolejnych inwestycji. Zabiegamy tutaj o środki na modernizację i doposażenie pozostałych oddziałów. Tutaj współpracujemy ze szpitalami z grodzinszczyzny, Złożyliśmy tam pięć aplikacji również, które gwarantują nam, dają szansę na pozyskanie środków. W tej chwili przygotowujemy również duży Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Tutaj chcemy zmodernizować i doposażyć oddział pulmonologiczny nasz i oddział topedyczny. Również tutaj zabiegamy o środki w ramach POISIU, To jest taki program ministerialny. Chcemy doposażyć mm, szpitalny oddział ratunkowy, żeby, żeby go również. Udrożnić, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o wzrost wynagrodzeń, tutaj ustawodawca przewiduje pewne regulacje prawne. Ma wejść ustawa gwarantująca najniższe wynagrodzenie prawda, pracowników ochrony zdrowia, która prawdopodobnie wejdzie w połowie roku, ale to się nakłada również na pewne unormowania prawne, jeżeli chodzi o organizację w ogóle ochrony zdrowia, która wszystko wskazuje, że też w połowie roku wejdzie. Mówimy tu o sieci szpitali, prawda, o opiece skoordynowanej. Mówimy tutaj o zmianach w zakresie nocnej opieki, pielęgniarskiej lekarskiej, która będzie też przeorganizowana, znajdzie się ona w strukturach szpitalnych, oddziałów ratunkowych, czyli też to ułatwi nam. Nie tylko nam, ale naszym pacjentom, prawda, dostęp do tych świadczeń w godzinach nocnych, świątecznych. Swego czasu rozmawialiśmy o kłopotach ze zorganizowaniem kadry lekarskiej. Jak to teraz wygląda? No tutaj trzeba powiedzieć, że zaufanie do, 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 do naszego szpitala rośnie, również i tej kadry lekarskiej. Pozyskujemy kadrę lekarską, kształcimy dużo lekarzy specjalistów w tej chwili. Ta liczba to jest blisko 50 młodych lekarzy, którzy u nas chcą specjalizować, którzy kontynuują specjalizację, czy to w trybie rezydenckim, czy pozarezydenckim. Czyli to zaufanie jest i jest szansa na, na posiadanie tej nowej kadry w przyszłości. Adam Szałanda, dyrektor Cowalskiego Szpitala. Dziękuję za rozmowę.